Wilczkowice w gminie Brzeszcze. W czwartkowy wieczór mieszkańcami tej spokojnej wsi wstrząsnęła tragiczna wiadomość o śmierci sąsiadki. W jednym z domów na tej ulicy policja znalazła zwłoki 55-letniej kobiety, która według wstępnych ustaleń została zamordowana przez 23-letniego syna. Śledztwo trwa. Policja nie ukrywa, że sprawa jest skomplikowana. Przeprowadzone do tej pory czynności postępowania wskazują, iż charakter tego zgonu, tej śmierci mógł mieć związek z przestępstwem. W związku z tym została zatrzymana jedna osoba. Jest to osoba najbliższa dla zmarłej. Czy coś zapowiadało ten dramat? Chyba nie. 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 Czy znał pan tego młodego chłopaka? Tak. On po wojsku niedawno wyszedł. Z wojska przyszedł. Chyba 2 lata. A może 1,5. Czy znała pani tego młodego... No, znałam go. No przecież to jest 2 domy dalej. To go znam. No i... No mi szkoda tego chłopca, więc nic. Czy coś zapowiadało tą tragedię? Wie pan co, no ona była chora kobieta. No, ten mąż jej pracował, dorabiał sobie, bo miał emeryturę, dorabiał sobie, a ten chłopak pracował na kopalni. No i no matka, z początku oni prowadzili taki handel. No i nie wyszło im, to zadłużyli się troszkę i zaczęły się problemy. No i od tego czasu ona sobie przybrała chyba to do głowy, no i była po prostu psychicznie chora. No i oni tam coś remontowali, bo słyszałam dzisiaj, że remontowali tam sobie drzwi nowe, założyli do tego i ten chłopak chciał remontować i okna mieli wymieniać teraz i że ona im to wszystko zburzyła. Nie wiem jak tam było, bo ja tam nie byłam w tym domu, że było wszystko powywalane, drzwi poniszczyła wszystko. No i tyle mogę powiedzieć. Jak pani zareagowała na tą wiadomość? No wie pan, no zabolało mnie, bo to jest z rodziny ten syn. Przeżywam to, bo to tak wewnętrznie, że mi szkoda tego Darka. Bo nic dobrego on nie użył, nic. On mieszkał chyba u siostry. I on tu chciał sobie wyremontować ten dom i chciał chyba tu przyjść, tak słyszałam. No nie wiem, no nie powiem panu, bo nie wiem. Z opieki społecznej chyba też tu byli, chodzili, bo chcieli ją dać na leczenie, ale to musi być jej zgoda, a ona chyba się nie chciała zgodzić. Nie wiem, bo jak brała jakieś lekarstwo, to się dość tak czuła, bo ja nieraz jak jechałam do sklepu, to tak... cześć Teresa, to ona porozmawiała i no jak ją zostawili, to ona sobie przybierała do głowy chyba i ona się rozbierała do naga i wrzeszczała tam i cuda wyprawiała. No i nie wiem, jak to teraz będzie.